Jeżeli chodzi o wynik, to na pewno jest widoczny progres, ale dzisiejszy mecz był bardzo ciężki dla nas. W wielu fragmentach byliśmy zespołem, który musiał się bronić, ale to też jest dla nas wartość, bo w lidze pewnie w wielu też momentach tak będzie. Ważne, że zagraliśmy kolejny mecz na zero z tyłu i ważne, że dzisiaj dołożyliśmy 3 bramki do przodu i wynik jest okazały, ale my oczywiście patrzymy chłodnym okiem na to, bo to jest materiał dla nas do następnej analizy i do pracy. My będziemy dalej ćwiczyć nad naszą grą defensywną, będziemy ją doskonalić, ale też na pewno element przejścia z defensywy do ofensywy, czyli to, co się dzieje po odbiorze piłki, bo dzisiaj było zbyt dużo takich momentów, kiedy tą piłkę za szybko traciliśmy i przeciwnik ją znowu odzyskiwał, więc na pewno to po dzisiejszym tak na chłodno, można powiedzieć, znaczy na gorąco, nie na chłodno, to jest taki wniosek. Nad wszystkimi elementami. No, generalnie przed nami jeszcze stałe fragmenty gry, przed nami praca nad finalizacją, bo też można było dzisiaj strzelić więcej bramek, więc nad wszystkimi, ale oczywiście już na mniejszych jakby obciążeniach i już będziemy pewne rzeczy szlifować. Być może przed obozem dołączy do nas jeszcze jeden zawodnik i będziemy w tej jakby grupie już się obracać, już pracować i szukać tego optymalnego składu.